tutaj akurat jest moja zawodniczka Sandra Drabik, z którą już współpracuję i trenuję około 15 lat, także że przyjechałem też ze względu tutaj na nią. Bywałem już na zgrupowaniach tutaj z trenerką Karoliną Michalczuk, także mniej więcej wiedziałem, jak treningi wyglądają. No teraz jest taki okres jak przygotowawczy miał być okres przygotowawczy do startów w kwalifikacjach olimpijskich, no ale niestety tutaj zostały przesunięte o półtora miesiąca, także tutaj tok przygotowań trochę się pewnie zmieni, ale tutaj dziewczyny, ta piątka dziewczyn przygotowuje się też do tego startu w Bułgarii na turnieju Stranża. Także one jadą swoim jakby programem przygotowań. Dziewczyny, że tak powiem, dają z siebie maksa. Myślę, że tutaj dzisiaj jeszcze jakieś tam tarcze mają, jeszcze chwilę, jutro jeszcze jakiś tam trening też szybkościowy będzie luz, także myślę, złapią świeżości i na turnieju w Bułgarii powinno być dobrze. No Sandra dobrze wygląda, no troszkę tutaj już zmęczenie widać u niej, także Sandra najlepiej boksuje i walczy na świeżości. Jeżeli troszkę odpocznie, myślę, że będzie ok, że wejdzie sobie w turniej dobrze. To jak mówię, potrzeba jej 2-3 dni odpoczynku i będzie dobrze. Moim zdaniem powinna jak najczęściej korzystać z takich wyjazdów, jeździć i sparować, walczyć w różnych turniejach takich teraz w tym okresie przygotowawczym i wyciągać wnioski, bo tutaj będzie ten turniej kwalifikacyjny naprawdę decydujący i to będą ważne turnieje, żeby po prostu sprawdzić się z czołówką. Ona jest taką zawodniczką, że ona musi najlepiej walczy na świeżości, także tutaj po tym zgrupowaniu, po tym turniej w Bułgarii mamy, będzie chwila w Kielcach, także tutaj sobie troszkę odpocznie, potem Turcja i po Turcji znowu Giżycko, ale mam nadzieję, że w Giżycku przyjadą jeszcze jakieś drużyny zagraniczne, także żeby było to fajnie, jeżeli nasze dziewczyny miałyby z kim sparować. Bo powiem szczerze, że potrzeba im właśnie takich sparingów z zawodniczkami z zagranicy, bo tutaj jeżeli chodzi o nie same, one się znają i po prostu nie ma takich sparingów na 100%, jakie robią z zawodniczkami z zagranicy. Także tutaj jest ważne zgrupowanie, jeżeli oczywiście przyjedzie jakaś ekipa zagraniczna. Jeżeli nie, ja jestem tego zdania, że te doświadczone dziewczyny, one powinny jak najwięcej trenować w klubach. O to chodzi, bo tutaj, tak jak mówię, ja akurat Sandrę znam bardzo dobrze. Ja wiem, kiedy ona potrzebuje odpocząć, kiedy potrzebuje zwiększenia treningów. I ja tutaj bym się opierał na takim doświadczeniu, nie? Ona też dobrze się czuje na treningach w klubie i myślę, że takie najbardziej efektywne byłyby zgrupowania takie sparingowe. Nie za długie, kilka dni, typowe sparingi i z powrotem do praca w klubach. Trenerka Karolina Michalczuk też pewnie zmieni tryb przygotowań, bo tak jak mówię, przesunęło się o półtora miesiąca. I też jest ważna współpraca trenera klubowego z trenerem kadry, także tutaj, żeby się uzupełniać informacjami i planowanymi treningami, także że powinno być wszystko okej.